Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego maratonu pierwszej klasy. Dzisiejszy odcinek, jakim się zajmiemy, nazywa się Fałszywe maile. Myślicie, że już zaproszę? Nie. Najpierw trochę self-promotion. Mam Twitcha, na którym gram w gry. Chodźcie na to Twitcha, jest śmiesznie, zabawnie, supi, zabawa dla całej rodziny. Familijnie. Pozdrawiam ze słonecznego Władysławowa. Zapraszam! Masz mało wrażeń? Zaczynam mieć wrażenie, że ja będę do swojej śmierci nagrywał tą pierwszą klasę. Chociaż ja i tak wcale tak źle nie mam. Wyobraźcie sobie życie tych aktorów, którzy grają w pierwszej klasie. Oni pewnie podpisali umowy na 20-30 lat. I taki Igor, czy Emilka, czy Zuzanna będą musieli przez najbliższe 30 lat grać i udawać 12-latków. Wystarczy jeden gest, to pierwsza klasa jest. Trzecia lekcja. Klasa pierwsza B właśnie skończyła 2 godziny matematyki. Robert Głowacki podał uczniom oceny z ważnego testu. Jadwiga i Łucja są rozczarowane. Kurde, no 3 dostałam. Ja mam dość. Czy to widzicie? 3 to jest naprawdę dobra ocena, zaufajcie mi. Lepszych ocen w gimnazjum, liceum czy podstawówce... Paweł, nie ma gimnazjum, nie ma gimnazjum. Lepszych ocen niż trójka w podstawówce czy liceum nie potrzebujecie. Naprawdę, to jest tylko strata czasu posiadanie lepszych ocen. No chyba, że chcecie z całej siły mieć to stypendium. No to dobra, walczcie sobie o stypendium. Ale zaufajcie mi, mówi wam to dorosły człowiek, który ma maturę i skończył studia i teraz nagrywa filmiki w internecie. Zmieniam zdanie, uczcie się. Musicie mieć same piątki w szkole. Same piątki. Głupie pytanie, do 0 punktów dostałam. A co to było za pytanie? Imię i nazwisko. Nie wiem, no nie rozumiem. Okej, może nie najlepiej radzę sobie z matematyką, ale powinnam była zdać ten test. Teraz muszę zdać kolejne 2 testy na maksymalną ilość punktów, a nasz kochany matematyk Głowacki doskonale o tym wie, więc to tylko pokazuje, jaki jest surowy. To był tylko i wyłącznie plan tego matematyka Głowackiego. Plan taki, żeby dać pałę tej dziewczynie Jadwidze, żeby ją zaciągnąć na indywidualne zajęcia. Gąsak siłą. Głowacki robi tak trudne testy, tylko dla swojej przyjemności. No, dokładnie, robi specjalnie, no. Widzicie? Właśnie jakby obniżył te oceny, no to wtedy bym miała, wiecie, piątkę, a nie szkółkę. No bo 2 punkty mi brakowało. Kijęgie! Dobra, my idziemy, bo musimy lecieć. Dobra, okay, dziewczyny. Pa. Nigdzie nie idźmy, proszę zostańmy, ja nie mogę wrócić do domu. Muszę przyznać, i wy pewnie też musicie to przyznać, twórcom pierwszej klasy, że dobrze charakteryzują te postaci, dobre ubrania im dobierają i tak dalej. No słuchajcie, no po wyglądzie tych dziewczyn, po tym jak się zachowują, po pierwszej minucie parę dokumentów możemy stwierdzić, że one są głupie małpy. Te 2, które są teraz na ekranie, głupie małpy, od razu to wyczuwamy. Tutaj trzeba przyznać, że to jest dość niesamowite, to jest dość niesamowite. A jak wy oceniacie mnie po tych paru minutach dzisiejszego odcinka? Po moim wyglądzie, po moim zachowaniu, jak wy mnie oceniacie? Proszę, tylko nie, że głupia małpa. Ale czym ty się przejmujesz? Masz jakiś plan? Ja bym nie miała. Chodź, ci powiem. Cześć. Hej. Cześć. Słuchaj, nie będzie należał do najłatwiejszych. Mój brat tak kiedyś zrobił. Ale jak się uda, to nasze 1 znikną błyskawicznie. Moja koleżanka z innej szkoły ma dużo prostsze testy z matmy. Głowacki po prostu lubi się nad nimi pastwić. Lubi patrzeć, jak się męczą. Taka śmiała teoria teraz. Może Głowacki chce je przystosować do życia potem, nauczyć je matematyki. Żeby nikt ich potem nie oszukał na procentach czy podatkach. O mój Boże! Jaka śmiała teoria! Następnego ranka dziewczyny dopracowują szczegóły swojego planu. Może tu? Ej, no tak, tutaj wezmę. Mamy dobre miejsce. Okej, okay, no to już wyciągamy narzędzie zbrodni. Nóż, a nie tablet, okej. Okay. Niech im będzie. Chcemy wysłać maila w imieniu matematyka. Mamy nadzieję, że sekretariat na to pójdzie. Nasze oceny zostały wpisane błędnie. Wysyłamy maila z zapytaniem, czy Głowacki musi wpisywać je osobiście, czy wystarczy ten e-mail. Holy fucking shit! Ja myślałem, że to głupie małpy są. One są inteligentne małpy jednak. Dzień dobry, w ostatnich ocenach. Stop, a sekretariat na to pójdzie? Ja myślę, że spokojnie. Okej, też raz. Dzień dobry, w ostatnich ocenach z testu był błąd. Holy fucking shit, nie wpadłbym na to nigdy. Chociaż nie, w sumie to i tak u mnie by nie zadziałało, bo jak ja chodziłem do szkoły, to nie było dzienników elektronicznych, ani nauczyciele sobie maili nie wysyłali raczej. Jak ja chodziłem do szkoły, to wtedy był taki fajny prezydent Polski. On tak krótko rządził, niestety, ale on się nazywał Narutowicz. Czy mogę poprawić te oceny przez e-mail, czy muszę to zmienić osobiście? Pozdrawiam, Robert Głowacki. Dobra. Zobacz, odpisała. Największym memem by było to, jakby te panie w sekretariacie domyśliły się, że to nie nauczyciel napisał tego maila, tylko po tym, że na przykład Robert Głowacki zawsze do nich pisał na koniec coś typu
To Eluwina, ziomeczku. A teraz dziewczyny zbyt formalnie to napisały, bez Eluwina, ziomeczku, i od razu się sekretariat domyślił. Sandra Jasińska. Pewnie, wyślij e-mailem nowe oceny i je wpiszę. Nie. Udało nam się. Teraz wystarczy tylko wpisać lepsze oceny. Jadzie będzie miała 4, a ja 4+. To powinno być wiarygodne, prawda? Prawda. Nie, nie będzie wiarygodne. Może jakby się sobie dwóje wstawiły, to może. Ale... I Jadzia będzie miała 4, a ja będę miała 4+. Wiarygodne? Wiarygodne. Jak ja nie lubię takiego rodzaju osób, Boże. Zdecydowanie lepsze. Mówię ci. Okej. Okay. Wiesz co? Za minutę mamy włos, może chodźmy, co? Racja, okej. Okay. Chodź, chodź. Coś się stało? Słuchaj, odpisała. Kto? Sandra. Pani z sekretariatu odpisała. To co tam, panie Głowacki? Nadal jesteśmy umówieni na to BDS-em? Słuchaj tego. To bardzo formalne zakończenie. Wieczór dalej aktualny. Holy fuck, shit, miałem rację. Jezus Maria, miałem rację. O, to mnie zawsze tak szokowało, że nauczyciele to są tacy normalni w sumie ludzie i że mają żony, mężów, chodzą na randki. Och. Nie mogę się doczekać, stęskniłam się. XX Sandra. XX Sandra. Sandra86XX.pl. Ja nie wiem, dobra, musimy coś odpisać, bo to dopiero będzie powiedziane. No dobra, odpisuj, no. Nie wiem co. Nie jasne, ja też się stęskniłam. Okej. Ja też się stęskniłem, pokaż stópki! Gdybyśmy nie odpisały na tego maila, to jeszcze by poszła do niego zapytać, co się stało. Jezus Maria, Łucja, my jesteśmy pogrzewane. Koniec. Kaplica, po prostu tragedia. Przyjdź po buziaka. Przyjdź po buziaka! I teraz te dwie dziewczyny zrobią jedyną rozsądną rzecz w tej sytuacji. Co, wy pewnie sobie myślicie, że no dobra, to teraz się pewnie przyznają i że nie miały większego problemu. Głupi jesteście? One po prostu przebiorą Jadwigę za pana profesora Głowackiego od matematyki i wyślą, żeby się całował z panią z sekretariatu, panią Sandrą. Da, oczywiste to jest. Boże, kto mnie tutaj w ogóle ogląda? Dobra, co? Napisz, że jestem na spotkaniu, czy coś, dobra, to coś trzeba, okay, wymyślić, no nie widzisz, co się dzieje? No widzę. Teraz żałujesz, się dowiedziałam. Tych dwoje razem? Fuj. Już chyba wolałabym uczyć się matematyki. Ej, 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 ej. Muzyka to moja pasja. Następnego ranka Robert Głowacki poprosił dziewczyny, aby przyszły do jego klasy. Nie powiedział im, o co chodzi, ale to nie jest trudne do odgadnięcia. A co jeśli zostaniemy wydalone ze szkoły? Rodzice nas zabiją, a na pewno zostaniemy wydalone, przecież to było oszustwo. Może nie będzie tragedii. Łucja, złota rada. Sprzedaj Jadwigę. Zrzuć wszystko na Jadwigę i powiedz, że to ona cię zmusiła. Zrób tak. Zrób tak, będzie śmiesznie. Jezu, no nie czepiajcie się mnie, że ja lubię kolegów sprzedawać, okej? Okay? Ja lubię widzieć, jak świat płonie po prostu, no. Nawet jak jakiś kolega by nie miał z tym nic wspólnego, to i tak bym go sprzedał. Tak dla beki. A swoją drogą, tak na marginesie, nie związane w ogóle z tematem absolutnie. Kryspin, policja ci podobno szuka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałby pan z nami porozmawiać, więc jesteśmy. W czym problem? W sumie te... W sumie ci geniusze mogli napisać maila, żeby więcej osób poprawić oceny, żeby nie było, że to one od razu zrobiły. No bo chyba wiadomo od razu, że to one zrobiły, jeżeli tylko te oceny ich zostały poprawione, no nie? Geniusze, geniusze. Zdaje mi się, że mamy sobie poważnie do pogadania. Ale o co chodzi? Wczoraj do sekretariatu wpłynęły maile z prośbą o zmianę oceny. Coś wiecie na ten temat? Nie mamy nic z tym wspólnego. Tak? To ciekawe, dlatego że tam były wasze nazwiska. Nie wiem, może jakby się dziewczyny zaczęły chodzić na tą matematykę i się na niej uczyć, uważać czy coś, to może by się trochę tak logiki też nauczyły przy okazji. Może ktoś chciał nam zrobić głupi żart albo nas wkopać. Jak zwykle. Myślę, że to jednak nie był żart. I chciałem was poinformować, że dowiem się, kto to zrobił. Nie jest to wcale trudne, a wtedy może się tym zająć policja. No dobrze, to byliśmy na... Rekt! Rekt! Teraz szybko, Łucja, szybko zrzuć całą winę na Jadwigę. Powiedz, że została zmuszona, że to Jadwiga cię zmusiła do tego. Szybko, 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 szybko! No jednak... To, co zrobiłyście, to jest zwykłe oszustwo. God damn, panie Głowacki, ma pan piękną koszulę! Nie zauważyłem, ale taka uuuu. Widzę, że pan też jest fanem fajnych koszul. Tak? To ja panu gwarantuję, że cała szkoła się
Przestań! Cała szkoła się dowie o pana romansie i już nie będzie pan tak chojraczył. Jezus Maria, dobra, Jadwiga, to jest dobry moment, żeby ogłuszyć może Łucję, bo ona zaraz coś takiego jeszcze palnie, że już nie wyjdziecie z tej sytuacji. Jadwiga, po prostu ogłusz Łucję, przerwij jej ten wywód, szybko! To są groźby. Informujecie, że one są karalne. A teraz zejdźcie mi z oczu, wyjdźcie z klasy! Powiem wszystkim, że Robert Głowacki sypia z Sandrą z sekretariatu. Co za świnia! Jeśli my mamy być ukarane, to on też. Holy shit! Zawsze te odcinki pierwszej klasy były takie: o, pierwsza miłość, o, słodko, piłka nożna, gała, seba, W dzisiejszym odcinku to dowalili. Naprawdę dowalili. Chciałabyś być tak traktowana w przyszłości? Albo żeby tak była traktowana twoja mama? Okej, nie chciałabym, masz rację, ale może to serio nie jest do końca nasza sprawa. Wiesz co? To zwykła świnia. Odsuńcie się! One stały sobie do swojej pod ścianą, nie zawadzały im. A ta Łucja... Drogi mi! Zdejcie mi! Pół godziny później dziewczyny zostały wezwane do gabinetu wicedyrektorki. Naprawdę, dziewczyny, przeszłyście same siebie, nie wiem, wyciągnę naprawdę bardzo poważne konsekwencje. Porozmawiajmy o tym, proszę zamknąć drzwi. Nie, to już jest moment, w którym dzwonimy po policję. Albo wyrzucamy dziewczyny ze szkoły. Pani dyrektor powiedziała, że powinniśmy się cieszyć, że nie zostałyśmy zawieszone. Nasi rodzice jadą do szkoły, a my nie dość, że nie zaliczymy matmy, to jeszcze przez 2 tygodnie musimy opróżniać pojemniki na śmieci. Trochę niewspółmierna kara do czynu, nie sądzicie? W sensie, one Głowackiemu prawie zrujnowały całe życie. I z tego powodu mają tylko sprzątać śmietniki przez 2 tygodnie? Nie wiem, troszeczkę bardziej je ukarajcie, nie wiem. Zabierzcie ulubione lalki czy coś, nie wiem. Dzień dobry. Proszę pana, proszę pana, nam jest bardzo głupio. Przepraszamy. Tak. Dobrze, dobrze, jebać je. Nie wstawię to. Nie jest mi przykro, że wszyscy wiedzą o romansie Roberta Głowackiego. Może ma przechlapane, ale oszukał swoją żonę. Tak się nie robi. Nie wiedziałem, że dziewczyny zmieniły swoje oceny. Trochę to głupie, chociaż w sumie też odważne. Nie spodziewałem się tego po nich. A wystarczyło zrobić jedną prostą rzecz, żeby całej dramy w ogóle nie było. Wystarczyło zmienić oceny przynajmniej tak, nie wiem, 5 albo 6 osobom i z głowy masz wszystko, bo... Nikt by się nie domyślił, że to Łucja i Jadwiga, bo jestem są głupie. Ale proszę, nie traktujcie tych moich tekstów jako jakieś rady, okej? Okay? Nie róbcie tego, tak nie wolno, to jest karalne, nie róbcie tak, nie! Oh no, you didn't! Uważam, że to, co zrobiły dziewczyny, jest spoko. Fajnie, że nauczyciele nie mają czasem tak łatwo. Wydaje im się, że są ponad nami, ale wcale tak nie jest. A, no to piękny odcinek z morałem. Morał jest taki... Nie wiem w sumie. Chyba nie ma tym razem. Odcinek polegał tylko na tym, że dwie głupie prókwy zniszczyły właśnie nauczycielowi od matmy całe życie. I w zamian za to muszą sprzątać szkolne kosze przez 2 tygodnie. I see that as the absolute win! Dziękuję wam serdecznie. Naprawdę muszę przestać pić przed nagrywaniem. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie kolejnego odcinka maratonu pierwszej klasy. Jak zawsze na koniec zapraszam was na mojego Twitcha, gdzie gram w gierki, a także na mojego Instagrama, gdzie wrzucam zdjęcia słodkiego piesia. Dzięki wielkie i do zobaczenia w następnym odcinku. Czołem! Coraz szybciej mówię te końcówki i coraz bardziej się jąkam, że w końcu to będzie po prostu taki mlaskanie i... A i tak ludzie, którzy oglądają mnie od dłuższego czasu, będą wiedzieli, o co chodzi. Ciao. Ja! Yo! Promienie słońca w moim mieście.